21 stycznia na blogu SL Software pojawiły się pierwsze informacje na temat DLC Idaho. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SC Software, a w dzisiejszym odcinku mamy informacje, właściwie pierwsze informacje na temat nadchodzącego pierwszego stanu i miejmy nadzieję nie ostatniego w tym roku stanu do ATS-a, czyli Idaho. No i tak, dzisiejsze informacje dokładnie będą o prefabrykantach, które akurat zobaczymy w różnych miejscach tego stanu, począwszy od miast po jakieś wsie i inne miejsca, skąd będziemy mogli zabrać różne ładunki. No i cóż, dzisiaj oczywiście, jak na takie oczywiście informacje przystało, mamy zdjęcia, z tym, że nie są to, jak widzicie, zdjęcia jakichś miejsc, tylko są to właśnie prefabrykanty tylko, czyli stworzone modele różnych tutaj budynków. No i cóż, może na początku zajmiemy się tekstem, bo tutaj jeszcze tak, na początku przypomnienie, że Idaho nie słynie tylko ze swoich tam słynnych ziemniaków, chociaż ja nigdy o nich nie słyszałem, więc nie wiem, jakie tam słynne są. Ale oczywiście w tym stanie można odkryć znacznie więcej i po tych prefabrykantach widać taką różnorodność dosyć dużą. I akurat za chwilę do nich przejdziemy. Jeszcze coś tu o tekście. Tutaj jest dosyć ciekawy tekst o tym, że dzięki nowym technologiom i umiejętnościom zdobytym podczas tworzenia poprzednich rozszerzeń mapowych, po prostu SC Software nauczyło się jeszcze bardziej tworzyć te wszystkie modele, które wyglądają znacznie ładniej, lepiej i może dzięki temu też w przyszłości uda się poprawić te starsze modele. Tutaj jest o tym też mowa i cóż, przyszło mi do głowy, że no, mam nadzieję, że poprawią też te stare modele z podstawki ETS-a. Wiem, że tutaj informacje o ATS-ie, ale jak sobie przypomnę te, co niektóre firmy na podstawce czy go iście ETS-a, to la boga, to lepiej, żeby to też poprawili, a nie tylko zajmowali się nowszymi terenami, bo tam, gdzie jest to wymagane, to tego nie ma, a tam, gdzie nie jest to wymagane, to robią to momentami na siłę. Na przykład, jak rozbudowywują co niektóre tereny w Kalifornii, to jest bez sensu, a podstawka ETS-ie leży. Ale to mniejsza z tym, ważne, że tutaj dosyć ciekawa informacja się pojawiła i mam nadzieję, że to też odbije na ETS-ie. I oczywiście mowa tutaj, że no, mnóstwo tego, począwszy od tradycyjnych budowli z drewna po nowoczesne, luksusowe ośrodki wypoczynkowe. Sporo tego jest, jest tutaj duża różnorodność i może przejdę tutaj do pierwszego screena. No i na początku mamy taki typowo ceglany amerykański budynek, to jest akurat poczta. Więc zapewne będzie to zwykły perfab, obok którego będziemy mogli po prostu przejechać w jakimś mieście. Drugi perfab to jest akurat też taki widokowy perfab, no tutaj akurat mamy sklepik z pamiątkami i pewnie gdzieś w takich miejscach, gdzie pewnie są jakieś zabytki lub jakieś widoki czy parki, to pewnie takowy się pojawi gdzieś koło na przykład parkingów. Coś w tym stylu, ale widać przy okazji jeszcze tych modeli, że są bardzo szczegółowo zrobione i bardzo fajnie wyglądają. Choć tutaj akurat te elementy, jak te doniczki czy te ławeczki, to tak trochę lewitują, ale pewnie jest to tak specjalnie zrobione, żeby potem móc to jakoś położyć normalnie w miejscu. Tutaj mamy coś w stylu jakiegoś centrum handlowego, gdzie pewnie tutaj, jak widać przy tych stolikach, będą siedziały jakieś NPC-ty czy coś w tym stylu. Dalej mamy jakiś chyba hotel, taki dosyć duży, pewnie w jakimś większym mieście będzie, no pewnie w większej oddali, ale pewnie taki będzie gdzieś występował. Tutaj mamy jakiś budynek, który ma pewnie jakieś powiązanie z energetyką jądrową. Tutaj pewnie też jest jakieś centrum handlowe, bardziej chyba jego tył plus jeszcze parkingi, przynajmniej tak sądzę. Tutaj akurat mamy, no, w dosyć fajnym efekcie, bo przy zachodzie słońca fajny hotel, The Pine Hotel, z dosyć fajnymi efektami, zwłaszcza tej ściany tutaj z tymi podświetleniami, tego pęknięcia czy coś w tym stylu, bardzo fajne. Tutaj prawdopodobnie mamy jakąś mleczarnię, tutaj akurat jakiś magazyn z częściami samochodowymi. Tutaj mamy akurat jakiś magazyn, jakąś firmę, skąd będziemy mogli zabrać jakieś elementy budowlane. Tutaj pewnie jakiś kolejny magazyn, zapewne zwykły lub pod lotniskiem, bo tutaj mamy jedną z tych firm, którą możemy spotkać m.in. w Waszyngtonie przy tym wielkim lotnisku. I tutaj mamy kolejny magazyn, skąd będziemy mogli zabrać zwykłe, normalne ładunki. I cóż, jeśli chodzi o te perfaby, to by było na tyle. Tak się prezentują pierwsze informacje o Idaho. W sumie zazwyczaj te pierwsze informacje na temat nowszych dodatków zawsze się tak zaczynają, że dopiero są te początki, czy jakieś perfaby, potem pierwsze screeny, pierwszych miejsc może, coś w tym stylu. No a potem wiadomo, im bliżej, tym więcej tego będzie. No ale cóż, wiadomo, rozpoczęliśmy kolejny rok, więc teraz będą kolejne nowe informacje na temat
następnych dodatków mapowych. Z tym, że nie musimy akurat czekać na ich już potwierdzenie, bo już o nich wiemy. Ale jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!